Cześć, nazywam się John. Zapraszam do obejrzenia tego serwisu dla osób, którzy chcą się nauczyć języka angielskiego od podstaw i nie tylko. Wiek bez ograniczeń. Oglądasz kiedy chcesz i ile razy chcesz. Języka nigdy nie za dużo. No i w dzisiejszej części będziemy rozważać rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Tak, w ogóle dzisiaj jest odcinek numer 7 i to będzie ostatni odcinek przed wakacjami. Następny odcinek będzie dopiero we wrześniu. Każdy chce urlop mieć. Tylko tak, to już mi odpadło. Muszę przykleić sobie. Jak zwykle na początku spotkania coś typowego z Anglii. Chciałbym Wam pokazać taki znaczek. Ciekawe, co to oznacza AA. Oczywiście to nie jest Alcoholics Anonymous. To jest Automobile Association. To jest taka pomoc drogowa narodowa. Oczywiście płaci się ileś tam na rok. Niektórzy mają taki znaczek na swoim samochodzie. Chociaż kiedyś dawno temu mieli dużo. Ja też korzystałem z tego, także jeszcze jest poza organizacją AA, jest RAC, Royal Automobile Association. Także to jest taka ciekawostka z Anglii, z Wielkiej Brytanii. To się do przodu auta zawsze przekręcało, do grillu, to the grill. No dobra, więc zaczynamy. Tak jak mówiłem, dzisiejszy odcinek jest o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych, czyli countable i uncountable. Policzalne, bo po prostu dają się policzyć. Countable, czyli mówimy, przykład tu jest samochód, a car, two cars, three cars, four cars i tak dalej. Co jeszcze się da policzyć? No wiele rzeczy dają się policzyć. Na przykład kwiaty. One flower, two flowers, three flowers. Karty. One card, two cards, three cards. Paluchy. One finger, two finger, two fingers, three fingers, four fingers. I tak dalej. Natomiast niepoliczalne, uncountable, to jest to, co nie da się tak policzyć. Po prostu albo to jest coś abstrakcyjne, albo to, co jest niewidoczne, lub na przykład płyny i masy, ich się nie da liczyć. Tu dałem przykład jako miłość. Love. Miłość nie da się policzyć. Także jako przykłady policzalnych, tu jest ticket, bilet, dog, czyli pies. Shop, czyli sklep. Jako niepoliczalne to mamy płyn, herbata, tea, kawa, coffee, money, pieniążki, ponieważ pieniążki same nie dają się policzyć, waluty tak, dollars, $3, złoty, $5, one się dają policzyć. Water, woda też nie da się policzyć. Natomiast butelka da się. Czyli możemy powiedzieć a bottle, two bottles of water. Dwa butelki wody. Teraz tak, jeśli chodzi o policzalne rzeczowniki, to jeszcze do tego dochodzi liczba mnoga. Tych policzalnych. Czyli w zasadzie zawsze dodajemy s do rzeczownika podstawowego. Natomiast jeśli rzeczownik kończy się tu jest ch lub x, dodajemy es. Na przykład church, kościół kończy się ch. Czyli dodajemy ES i wychodzi
Churches. Mam nadzieję, że to Państwa widzą. Jeszcze jest jeden taki wyjątek. I to jest spółgłoski plus Y. Na przykład tu dałem przykład country, czyli kraj. Aby zrobić liczbę mnogą, odejmujemy Y i dodajemy IES i wychodzi countries. Także na dziś to wszystko. Do września to wszystko. Tak samo będzie z angielskim serwisem We Love English. Dopiero też we wrześniu. Jeśli macie pytania, to dostawcie komentarz. Mam nadzieję, że polubicie i będziecie ten serwis polecać innym. Do zobaczenia we wrześniu. Miłych wakacji. No i życzę Wam dobrego odpoczynku. Także mam nadzieję, że te odcinki Wam się spodobały. Także jeszcze raz cześć i dzięki.